trzeciej odsłonie growych przygód Geralta z Rivii jako gracze możemy udać się na poszukiwania różnych wiedźmińskich rynsztunków. Tak też Geralt może paradować w pancerzu i uzbrojeniu szkoły wilka, mantykory, niedźwiedzia, gryfa, żmii oraz kota. Założenie pełnego ekwipunku wiąże się z uzyskaniem dodatkowych bonusów, które mają w teorii odpowiadać stylowi walki poszczególnych cechów. Aby rozpocząć poszukiwania, najczęściej musimy zakupić odpowiednią mapę od jednego z wielu kupców w całym świecie gry, a potem chodzić od miejsca do miejsca, by zdobyć schematy. Ktoś może potraktować to jako żmudne chodzenie, by zdobyć upatrzony pancerz. Inni będą rozkoszować się dodatkową historią opowiedzianą przez notatki zdobyte podczas podróży. Dziś opowiem wam historię Kijana, wiedźmina ze szkoły Kota, którego losy możemy poznać kupując pierwszą mapę Adalberta Kermita we wsi Konary. Adalbert, adiunkt na Wydziale Historii Naturalnej Akademii Oksenfurckiej, prowadził badania pod przewodnictwem profesora Slavko Atimsteina. Natrafił na cztery miejsca oznaczone identycznym piktogramem przedstawiającym głowę kota, symbol wiedźmińskiej szkoły kota. Zanim rozpoczniemy poszukiwania, chciałbym jeszcze dać wam krótkie wprowadzenie co do szkoły kota. Jako że to ich rynsztunku, będziemy szukać. Szkoła kota powstała podczas rozłamu pierwszych wiedźminów. Alzur i Cosimo porzucili projekt stworzenia mutantów zdolnych zabijać potwory, zostawiając za sobą kilku magów, którzy mieli zajmować się mutacjami. Wiedźminom zabrakło przywódcy i napięcie szybko między nimi rosło. Zaczęło się od podbierania kontraktów wbrew zasadzie kto pierwszy ten lepszy. Część wiedźminów groziła nawet swoim pobratymcom mieczem, by oddali im dane kontrakty lub po prostu złoto. Wkrótce doszło do pierwszych bratobójczych walk. Dodatkowo kościoły na północy kontynentu zaczęły rozpowiadać przesycone jadem nauki, które stawiały wiedźminów w pozycji potworów. Pierwsi wiedźmini, którzy odłączyli się od zakonu, podążyli za Arnagadem i utworzyli szkołę niedźwiedzia. Ich odejściu towarzyszyła krwawa walka na zamku Morgreg. W następnych dniach wiedźmini zadawali sobie mnóstwo pytań. Dlaczego nie zabijają ludzi i elfów? Dlaczego tak mało biorą? Dlaczego mają narażać się dla kogoś, kto ich nienawidzi? Podział był nieunikniony, a kolejne lata tylko pogłębiały różnice. Od zakonu odeszła także grupa prawie 20 wiedźminów, zabierając w nocy sporo alchemicznych narzędzi i wywarów. Ich symbolem stała się głowa kota. Gdzie dokładnie siedzibę miała ich szkoła, pozostaje tajemnicą. Podobnie jak w innych szkołach, nowi rekruci musieli przejść próbę traw oraz liczne mordercze treningi. W przeciwieństwie do innych szkół, wiedźminów ze szkoły kota uczono także w dużej mierze jak polować i radzić sobie z ludźmi. Myślę, że sposób rekrutacji i treningu w szkole kota najlepiej opisuje Vesemir. Nie wiem, czy na kandydatów do ich szkoły wybierano dzieciaki ze skłonnością do agresji, czy nie wyszło coś innego, ale efektem byli w większości psychopaci, szaleńcy i sadyści. Nie trzeba wspominać, że zła sława czynów, których się dopuścili, do dziś kładzie się cieniem na naszej reputacji. Kijan, podobnie zgodnie z przyjętymi naukami, podejmował się wszystkich zleceń. Na potwory, na ludzi, na elfy, krasnoludy, wszystko jedno. Ważne tylko, by zgadzał się pieniądz. Zabierzmy się zatem za poszukiwania, ale na potrzeby tej historii zmienimy nieco kolejność, w jakiej będziemy odwiedzać te miejsca, by historia Kijana brzmiała sensowniej. Informacje zawarte w notatkach zaprowadzą nas do miejsca, jakim jest Zamek Drachim, który swoje lata świetności ma już dawno za sobą. Obecnie jest jedną wielką ruiną, stojącą nieopodal karczmy gęsia Pipa na południe od Nowigradu. Miejsce to należało niegdyś do princa Adriana Herbu Kot Morski. Princ był bardzo łasy na wszelkiego rodzaju dobra materialne. Pewnego dnia postanowił ufundować prace badawcze profesorów z Oksenfurtu nad elfickimi ruinami Est Tajar.
Zgodnie z legendami, w pałacu króla Meglora ukryte były ogromne skarby. Prince najął także wiedźmina, Kiana ze Szkoły Kota, który już wtedy miał reputację zabijaki. Oficjalnie Kian pełnić miał rolę ochroniarza ekspedycji, lecz Adrien zawarł z nim zgoła inny kontrakt. Wiedźmin miał wynieść skarby z Est Tajar i dopilnować, by żaden inny członek ekspedycji nie wyszedł z ruin. Przewodnikiem prac został profesor Sigismund Glogger. Od początku był zaniepokojony obecnością wiedźmina. Już na zamku Kian sprawiał wrażenie bardzo nieprzyjemnego typa, ale po zejściu do ciemnych ruin jego osoba przyprawiała wszystkich badaczy o dreszcze. Członkowie ekspedycji słyszeli także wiele plotek na temat Prince'a Adriena, które wcale nie poprawiały ich mniemania o dodatkowym członku wyprawy. Mimo wszystko, prace rozpoczęły się zgodnie z planem. Zaledwie po 3 dniach poszukiwań Kian zażądał wszystkich znalezionych schematów. Glogger postawił mu się jednak i na jakiś czas wiedźmin odpuścił. Badacze posuwali się coraz głębiej w ruiny elfickiego miasta. 5 dnia ekspedycja rozbiła obóz we wschodniej części kompleksu, w okolicy kilku aktywnych portali. Glogger obawiał się, iż portale są niestabilne i jednokierunkowe. Tego wieczora nikt nie zamierzał tego sprawdzać. 6 dnia rozpoczęła się rzeź. Marco Gedla, jeden z podopiecznych Sigismunda, odszyfrował jeden ze szkiców. Sekundę później zimna klinga Kiana rozpłatała mu gardło. Sigismund, niewiele myśląc, skoczył w portal. Micheli, Sabini, Ruxery i Gottfriedowi Os nie udało się uciec. Kian odciął im głowy niczym potworom, by potwierdzić likwidację celów u swojego zleceniodawcy. Wracając jeszcze do Glogera, portal zgodnie z jego przewidywaniami był jednokierunkowy. Sigismund trafił do pomieszczenia bez wyjścia. Gdy skończyło mu się jedzenie i woda, błagał bogów, w których nie wierzył, o pomoc. To przy jego zwłokach, przy ruinach Est Tajar, znajdziemy zapiski dotyczące ekspedycji. Prince Adrien był bardzo zadowolony z usług wiedźmina. Co prawda w umowie nie było wzmianek o tym, by przynieść zakonserwowane głowy członków ekspedycji, ale Adrien potraktował to jako dowód sumienności i rzetelności wiedźmina. Podzielił się z Kianem schematami i zaproponował mu posadę jego osobistego Garde du Corps. Prince uważał to za propozycję nie do odrzucenia, ale wiedźmin udowodnił mu, że jest w błędzie. Kian wolał ruszyć w świat. Prince'a doszły później słuchy, iż wiedźmin zatrudnił się w charakterze ochroniarza na łajbie Jakuba z Dębichy. Adrien uważał to za potwarz i przeklinał zarówno wiedźmina, jak i Jakuba. Jakaż była jego radość, gdy po jakimś czasie doszły do niego wieści o tym, że łajba rozbiła się podczas sztormu niedaleko Nowigradu. Prince uwierzył nawet, iż sztorm był wynikiem jego klątw. Rozważył nawet zapisanie się do szkoły magów w Banard. Jak pewnie się domyślacie, nie doszło do tego. Prince Adrien sam zakończył swój żywot w bliżej nieokreślonej przyszłości, a po jego śmierci zamek przeszedł w ręce korony redańskiej i szybko popadł w ruinę. W tym podłym stanie odwiedzamy go my, jako gracze. Zamek i jego okolice są w trakcie gry nawiedzane także przez Białą Damę. Ta niewiele ma jednak wspólnego z historią Prince'a. Mapa Adalberta prowadzi nas następnie do wraku latającego jelenia. Tam natrafimy na zapiski czarodzieja Ireneusa Warsteingarda. Ambitny i lekko szalony mag od jakiegoś czasu uważnie przyglądał się losom Kiana. Wiedział, iż wiedźmin pracuje na łajbie jako ochroniarz. Czy Ireneus wiedział wówczas o wiedźmińskich schematach, pozostaje tajemnicą, a nawet jeśli, to nie one były jego celem. Czarodziejowi zależało na samym Kianie. Ireneus zamierzał porwać wiedźmina w celu wykonania kilku eksperymentów. Strasznie ekscytował się na myśl o tym przedsięwzięciu i miast wynająć grupę silnych drabów, sam postanowił zająć się porwaniem. Po zostawieniu grubej sakiewki u kapitana, Ireneus zgodnie ze swoim planem dostał miejsce w kajucie wiedźmina. Czarodziej rozważał, w jaki sposób otumanić Kiana i przetransportować go do laboratorium w elfickich ruinach pod Wyspą Świątynną. Najłatwiej byłoby się oczywiście teleportować, ale źródło mocy bijące w laboratorium mogło wypaczyć portal. Kto wie, gdzie wtedy znalazłby się z wiedźminem. Wolał unikać bliższych kontaktów z wiernymi. Będąc sam na sam z wiedźminem w kajucie, czarodziej spróbował spenetrować umysł Kiana.
Nie należało to do najłatwiejszych zadań, ponieważ Wiedźmin opierał się zaklęciu przez ponad kwadrans, ale ostatecznie pękł. Ireneusz przygotował ofiarę do transportu. By zatrzeć po sobie ślady, postanowił nieco zmienić warunki pogodowe. Czekając na dogodną sytuację, przejrzał rzeczy Kijana. Mapy Est-Tajar, schematy na pierwszy rzut oka elfickiego rynsztunku oraz notatki zaginionego profesora Sigismunda Glogera. Po wywołaniu burzy, Ireneusz teleportował się wraz z Kijanem do laboratorium. Laboratorium znajduje się w ruinach, do których wejście znajdziemy w jaskini po zachodniej stronie Wyspy Świątynnej. Wejście strzeżone jest magią iluzji i by rozproszyć urok potrzeba odpowiedniego artefaktu tudzież zaklęcia. W przypadku Geralta wystarczy oko Nehalenii. W pierwszej komnacie, do której trafiamy, znajduje się gliniany golem produkcji Yehuda Lowa. Konstrukt został stworzony na zamówienie samego Ireneusza. Po pokonaniu strażnika mamy trzy możliwe drogi do wybrania, a tak właściwie to dwie, ponieważ znajdujące się na wprost od wejścia drzwi są póki co zamknięte. W lewej odnodze nie znajdziemy wiele więcej niż coś w rodzaju karty gwarancyjnej, tudzież umowy zakupu pokonanego przed chwilą golema. Natomiast jeśli udamy się w prawą odnogę, trafimy wreszcie do pomieszczenia badawczego. Z zapisków, jakie tam znajdziemy, możemy wyczytać, iż grupa badawcza pod nadzorem Mateo Sykularza wykonywała zlecenie Ireneusza. Akurat przeprowadzali badania nad genotypem utopców, ale po podaniu trucizny ryby fugu potwory zapadły w śpiączkę, a po 24 godzinach ustały ich jakiekolwiek funkcje życiowe. W centrum pomieszczenia znajduje się zasuwana kamienna podłoga. Jej mechanizm połączony jest ze statuami, które znajdują się na zewnątrz okręgu. Wystarczy obrócić posągi twarzą do środka, by uruchomić mechanizm otwierający. W małym basenie pływają trzy utopce, na samym dole zaś znajdziemy klucz otwierający drzwi w pierwszej komnacie. Zamknięte do tej pory drzwi prowadzą do głównego laboratorium Ireneusza. Pierwszym, co rzuca się w oczy poza ogromnym bajzlem, jest humanoidalna postać medytująca pośrodku pentagramu. To Kijan. Gdy Wiedźmin zobaczy Geralta, natychmiast rzuci się na niego mówiąc: nie ma dobra, nie ma zła, tylko ból. Kijan nie przypomina już dawnego siebie. Wygląda jak człowiek obdarty ze skóry lub ofiara wielu dotkliwych poparzeń czy też toksyn, które wyżarły płaty skóry. Przy jego zwłokach znajdziemy dziennik laboratoryjny Ireneusza. Dowiadujemy się z niego, że teleportacja stonącej łajby okazała się skuteczna. Czarodziej i otumaniony Wiedźmin trafili prosto do tego laboratorium. By utrzymać Kijana w stanie półprzytomności, Ireneusz podawał mu czterokrotne dawki makowego mleka. Następnie zabrał się do swoich eksperymentów. Kolejny wpis następuje po dwóch dniach intensywnych tortur. Kijan złamał się wreszcie i opowiedział Ireneuszowi o szkole kota. Na podstawie znalezionych przy Wiedźminie schematów, czarodziej zakładał, iż cech kota był mocno powiązany ze starszym ludem. Wysnuł nawet tezę, jakoby założycielem tej szkoły miał być Ensid, co raczej prawdą nie jest. Jako że Kijan nie nadawał się do dalszych przesłuchań, czarodziej dał mu tymczasowo spokój. Siódmego dnia od zatopienia statku, mag podał Wiedźminowi wyciąg z szaleju i szczwołu. U normalnych ludzi wywar powoduje porażenie układu nerwowego, jednak metabolizm Wiedźmina po lekkim szoku kompletnie zneutralizował truciznę w ciągu kilku godzin. W kolejnych dniach odbywały się coraz to gorsze tortury, mające na celu naruszenie układu nerwowego Wiedźmina. Nawet polewanie ran od trucizny alkoholem nie przynosiło oczekiwanych rezultatów. Po blisko miesiącu od rozpoczęcia eksperymentu ciało Kijana wciąż zachowywało sprawność. Samodzielnie się poruszał, jadł i pił. Był nawet w stanie wydukać bardzo proste słowa. Ireneusz utwierdził się w swoim przekonaniu, iż Wiedźmin jest idealnym energumenem. Co to energumen? A to takie ładne słowo, znaczące mniej więcej tyle, co ciało gotowe do przyjęcia demona czy gotowe na opętanie. Demon, uwięziony w tak doskonale przygotowanym organizmie, będzie personifikacją śmierci, istną Nemezji na moich usługach. Od czasów Malaspina i Alzura nikomu nie udało się stworzyć potężniejszego stworzenia. To wielki dzień dla nauki. Czas rozpocząć inkantację. Notatki wyjaśniają tragiczny stan, w jakim znajdujemy Kijana.
Co natomiast stało się z Ireneusem, pozostaje tajemnicą. W jego laboratorium nie ma żadnych zwłok, ale dziennik laboratoryjny będący w posiadaniu Kijana sugeruje, iż stwórca został zabity przez swoje własne dzieło. Jedyny szkielet, jaki znajdziemy w tych ruinach, znajduje się w lewej odnodze pierwszej komnaty i ma przy sobie umowę zakupu golema. Także może być tak, że to nasz Ireneus van Steingard. Kijan był bezwzględnym i okrutnym mordercą, który własny zysk przedkładał nad życie innych. Dopuścił się wielu zbrodni, za które powinien zostać ukarany. Czy jednak piekło, jakie zgotował mu Ireneus, było waszym zdaniem wystarczającą męką za popełnione za życia występki? Pomijam już fakt, że karę wymierzył równie chory mag, którego ambicje i naiwność pozwoliły uwierzyć, iż jest drugim Alzurem. Dajcie znać, co myślicie w komentarzach i do usłyszenia następnym razem.